Dzień dobry, nazywam się Sławek Jastrzębski. Od 7 lat mam napadowe migotania przedsionków, stwierdzone wielokrotnie, wielokrotnie mi się przydarzyły. A zacząłem szukać sposobu na wyleczenie tej choroby. Jest to dosyć nieprzyjemne w chwili ataku. Co prawda nie jest to choroba śmiertelna. Są osoby, które żyją z tym migotaniem utrwalonym, natomiast bardzo ogranicza to sprawność psychofizyczną. Nie jesteśmy wtedy w 100% wydajni. Zacząłem szukać możliwości naprawienia tego mojego zdrowotnego problemu. Obejrzałem w sieci chyba wszystkie filmy, jakie tego dotyczyły. Wszystkich najlepszych klinik. Generalnie wybrałem szpital w Kaliszu i jutro będę poddany temu zabiegowi krioablacji. Trzymajcie kciuki. Sam zabieg sprowadza się do wprowadzenia niezbędnych elementów oprzyrządowania, czyli cewnika koszulki naczyniowej, cewnika lidera, czyli takiego delikatnego elementu, po którym przesuwamy koszulkę naczyniową. Poprzez nakucie transeptalne wchodzimy do lewego przedsionka, a następnie wprowadzamy tam balon. Ta technika jest w miarę dobrze tolerowana przez pacjentów i tutaj w zasadzie nie ma istotnych ograniczeń. Oczywiście nie może być toczącego się procesu zapalnego. To jest zawsze przeciwwskazaniem do wprowadzania jakiegokolwiek ciała obcego do organizmu. Czyli ten zabieg musi być robiony u pacjenta, który jest klinicznie stabilny, nie ma żadnej toczącej się infekcji. I wtedy możemy robić tak zwany zabieg planowy. Jeśli chodzi o zasadę, no przede wszystkim dążymy do wytworzenia izolacji ujścia żyły płucnej. Najczęściej w normalnym sercu mamy 4 ujścia żył płucnych, czyli to są żyła płucna górna, znaczy lewa górna, lewa dolna, prawa górna i prawa dolna, i staramy się te 4 żyły zaizolować elektrycznie poprzez wykonanie jednej bądź dwóch krioaplikacji w obrębie tej żyły. Całość sprowadza się w praktyce do około 1 godziny czasu bądź godziny 20 minut dla jednego pacjenta i w tym czasie najczęściej ten zabieg jesteśmy w stanie wykonać. Teraz jest pozycjonowanie elektrody, to jest takie dopełnienie formalnych wymogów działania. Na tym etapie zapytam, czy pana boli to, co jest tam wkute, czy pan czuje? Ale jest do wytrzymania. No to jest raczej dyskomfort, a nie długo. Oczywiście, jest do wytrzymania. Widzi pan, mimo tych rzeczy, które są wprowadzone, pacjent twierdzi, że to wszystko jest do wytrzymania. Oczywiście, że czuje i percepuje, ale można to normalnie kontynuować.
archiwa i łącznik do archiwa. I łącznik do archiwa, poproszę. Ale tu jest czysto. Ok, idziemy na prawo. Idziemy na prawo. Ok, świetnie, uwaga. 3, 2, 1, hop. Dobra, jest, mam nadzieję, że wszystkie mamy się sprawdzą. Dobra, teraz przejdę. Dobra, jedziemy. Proszę, mrozimy. Czekaj, może byśmy do 120 tu je zabłyłem. Setka, dobrze, jedziemy dalej, 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 dalej. Dobra, stop. Tak, to jest dobra aplikacja, 112. No. Tu jest cisza. Jest plaża, kompletna plaża, to dobrze. Ok, idziemy na górę. Bardzo dobra temperatura. Będzie uśmiechnięta 40. To jest słabo, no tak ty to robisz. Chwycisz ręką, to już... Ale ty już patrzysz, ty już tak to ogląda, tak to jest. Stop stymulacja. Dobra, stop stymulacja, okej. Okay. Witam Państwa, przed chwilą byliśmy świadkami zabiegu kryoablacji balonowej. Ten zabieg wykonuje się bardzo często jako leczenie, jako formę leczenia inwazyjnego migotania przedsionków. Dotyczy to pacjentów, u których arytmia występuje, powoduje określone dolegliwości, najczęściej dolegliwości, które ograniczają zwykłe, normalne funkcjonowanie z powodu nieprzewidywalnych, napadowych epizodów kołatania serca, ale również innych. Często leki, które pierwotnie proponujemy, okazują się nie w pełni skuteczne. Jeśli jest taka sytuacja u pacjentów, którzy mają potwierdzone arytmię na zapisie EKG i to jest odczytane jako migotanie przedsionków, to jak najbardziej podlega to kwalifikacji do ewentualnego zabiegu ablacji. Może on być realizowany bądź metodą, techniką kryoablacji, którą żeśmy tu oglądali, czy też metodą ablacji RF, radio frequency. Ta metoda trwa dłużej, ale również jest równoprawna do wykonywania tych zabiegów. Tak naprawdę kryoablacja, która była wprowadzona do użycia wiele lat temu, doczekała się oceny porównania tych dwóch technik na przełomie 2014-15 pojawiło się badanie Fire and Ice, czyli ogień i lód, gdzie porównywano te dwie techniki i w zasadzie z tych badań wiemy, że wyniki końcowe są podobne, porównywalne. W związku z tym, jeżeli wziąć pod uwagę, że zabieg kryoablacji trwa szybciej, to uważamy, że my jesteśmy w stanie zaoferować to większej liczbie pacjentów w tym samym czasie, niż gdybyśmy robili to techniką
radio frequency, czyli z temperaturą 45, 50 stopni. Zgodnie z guidelinesami, zależy to, wybór zależy od operatora i pracowni, ale bardzo wiele pracowni na świecie stoi na stanowisku, że kryoablacja winna być zabiegiem pierwszorazowym proponowanym pacjentowi, co również czynimy tutaj w Kaliszu. No, wczoraj wyszedłem ze szpitala, tu jest właśnie wypis mojego działu kardiologicznego. Zabieg się udał bez żadnych komplikacji. Nie była to oczywiście wizyta w salonie masażu, ale muszę powiedzieć, że było to absolutnie do przeżycia. Dzień po czuję się naprawdę lepiej, czuję, że ta operacja miała sens i czuję, że migotania przestały. Mam nadzieję, że będzie tak dalej, o czym chętnie w przyszłości Państwa poinformuję. Miłego dnia.